Przez cały weekend w pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz w Fabryce Sztuk odbywała się trzecia edycja TEDKON-u. TEDKON, czyli Tczewski Konwent Fantastyki, rozrasta się z roku na rok. W ciągu dwóch dni przez kilkanaście sal w pierwszym LO i w Fabryce Sztuk przewinęło się ponad 1000 osób. Wiele z nich przyjechało do Tczewa z całego Pomorza, ale byli też uczestnicy z bardziej odległych zakątków naszego kraju. Na gości czekało mnóstwo atrakcji. Były prelekcje, dyskusje, konkursy, turnieje, koncerty, projekcje filmów i oczywiście cała masa gier. Na pewno są ważne, są u nas planszówki w Tczewie, to wszyscy bardzo się na to cieszą, mamy to fajny games room wyposażony. Bardzo dużo osób też z tego co ja widziałam przewijało się u nas w main roomie, gdzie był kabaret, gdzie był konkurs cosplay, gdzie były wieczorem koncerty, maraton filmowy, podróży do przyszłości. Także tam też bardzo dużo osób się przewinęło. No i ogólnie panele jest dużo, są ciekawe. Ludzi nie ma na korytarzach, są pustki na korytarzach, bo wszyscy są zamknięci w salach tak naprawdę w tym momencie. W największej sali gimnastycznej pierwszego LO konwentowicze spędzali długie godziny nad planszówkami. Gra się nazywa Maskarada. I każdy gracz ma swoją kartę postaci. I gra polega na tym, że zbieramy pieniądze do 13. Jak ktoś zdobywa te 13 monet, wtedy wygrywa. Każda z postaci ma swoją specjalną umiejętność. Tak na przykład król otrzymuje co rundę 3 monety. I na przykład jakby się okazało, że kolega nie jest królem, aby wziął 3 monety i ktoś by zakwestionował, i by się okazało, że go nie ma, to płaci monety do banku. Gramy w Dixita. Gra polega na tym, że wybieramy, znaczy po kolei jest narrator. Z 6 kart wybiera, mówi hasło. I każda osoba musi wyłożyć kartę, czyli tam powiedzmy wyprawa. Wybieram najbardziej podobne. Osoby po kolei wybierają też wyprawę ze swoich 6 kart. Potem te karty tasujemy i rozkładamy na miejsca. I teraz ja wiem, która jest moja karta, tak? Z tych, a pozostali gracze muszą zgadnąć, która karta jest moja. W jakie inne gry byście polecili telewidzom zagrać, jeżeli chcieliby kiedykolwiek spróbować zagrać w jakąś taką grę? No, proponujemy tutaj, jest Abyss, jest Splendor, bo tutaj był Splendor, Munchkin, ja to Szoguna, Neuroshima. O, mimo, że te nazwy czasami egzotycznie brzmią, to raczej nie bać się, tylko spróbować, nie, tak? Spróbować, to jest bardzo fajna rzecz. Spotkać. A co jest najfajniejszego w takich grach? No to no możemy się spotkać ze sobą i nie, przynajmniej nie przez komputer, także... Także przy konsoli można się spotkać. W Fabryce Sztuk na fanów gier wideo czekały nawet te najstarsze tytuły. Odważniejsi mogli wykazać się zręcznością, umiejętnościami wokalnymi, a nawet tanecznymi. Aby to wszystko mogło się odbyć, przygotowania trzeba było rozpocząć z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie konwentu, to jest kilkumiesięczna praca, mailowanie, dzwonienie, załatwianie wszystkiego, żeby tu jednak przyjechali ludzie prowadzący program, żeby tu przyjechali wystawcy, żeby wszystko nam ładnie zaskoczyło na te dwa dni. Na razie organizatorzy TEDKON-u odpoczywają po wysiłku włożonym w pracę nad konwentem, ale już na początku przyszłego roku zaczną planować kolejną edycję imprezy.